So we didn't have to do too much. Mr. Partner always says, you know, keep it very simple. Everybody knows the story. We don't have to tell it. We don't have to tell about the horrors. You know what the story is, like a Greek theater. People always knew the story of Oedipus. They knew the story that they were going to see. So you just do it very, very simply and don't make it sensationalist, I think. Well, what was interesting, I immediately realized that on a cruise liner, you have chimneys and pipes. And in the same way as you have in Auschwitz, suddenly became a very interesting parallel, the two places, almost when you go into the underworld of the ship. And the underworld of the ship was just Auschwitz. Oczywiście to jest o Auschwitz, ale to jest też o czymś więcej. To jest o piekle przeszłości, o tym wszystkim, co nas nagle wciąga i o tym właściwie, że ucieczka jest niemożliwa przed samym sobą. Widz, przychodząc do teatru, w jakimś sensie dotyka tej rzeczywistości i jest nią ubrudzony. Dla mnie to jest także wydarzenie, które sytuuje się w ciągu od tego opowiadania Zofii Posmysz poprzez słynny film Andrzeja Munka. Dzisiaj tę operę, wystawę jej towarzyszącą, to wszystko razem składa się na taką cząstkę fundamentu świadomości historii, na której dopiero możemy budować mądrze naszą wspólną przyszłość. Wydaje mi się, że dobrze przejść przez jakąś fazę pośrednią, kiedy idzie się do opery. Temu służy ta wystawa. To jest droga, która dopiero prowadzi do tego katarzis, które czeka ludzi, którzy przychodzą zobaczyć Pasażerkę Mieczysława Weinberga. W pierwszej chwili może się wydawać, że pokazaliśmy bardzo mało na tej ekspozycji, ale pokazujemy pustkę, bo to jest to, co pozostało po Holokauście, to jest to, co pozostało po Auschwitz. Pokazujemy tych, którzy odeszli, chociaż pokazujemy też kontynuację życia w osobie Zofii Posmysz i w dziele, która stworzyła. Co ciekawe, wystawa zupełnie inaczej wygląda, kiedy jest pełna ludzi, dlatego że to jest mała, zamknięta przestrzeń z drewnianymi deskami. One mogą przypominać pokład statku, bo na statku dzieje się współczesna część Pasażerki, ale mogą przywodzić na myśl także bydlęcy wagon, którym wieziono ludzi do Auschwitz. Wchodząc do tej przestrzeni, do przestrzeni wystawowej, wychodzi się z codzienności. To jest dobre przygotowanie, moim zdaniem, do odbioru spektaklu. Thank you.
people don't want this understanding. They want to believe that Auschwitz was run by kind of cartoon monsters. And the truth is, Auschwitz was run by people like us who chose to do that. Jeżeli coś może nieść tę tragedię świata, bo to jest tragedia ludzkości, to chyba tylko muzyka, bo słowo tego nie oddaje, malarstwo też nie. Może jakiś naturalistyczny film, ale to byłoby nie do wytrzymania. Także tylko muzyka.